Bitwy lotnicze II wojny światowej. Front wschodni. W niedzielę 22 czerwca 1941 roku o godzinie 3:15 rano na froncie o długości 2000 km od Bałtyku do Morza Czarnego rozbrzmiała kanonada 7000 dział. Do ataku na Związek Radziecki ruszyło 3 miliony żołnierzy, wspieranych przez 3350 czołgów. Plan operacji Barbarossa przewidywał uderzenie na trzech kierunkach operacyjnych. Grupa Armii Północ nacierała na Leningrad, Grupa Armii Środek na Moskwę, Grupa Armii Południe na Kijów. Działania każdej grupy armii wspierała jedna flota powietrzna. Luftflotte 1 walczyła na północy, Luftflotte 2 w centrum, a Luftflotte 4 na południu. Niemieckie lotnictwo przeznaczyło do udziału w operacji 60% sił. 1945 samolotów, z czego 1400 było sprawnych w dniu rozpoczęcia działań. Były to bombowce klasyczne i nurkujące, myśliwce jedno- i dwusilnikowe oraz samoloty rozpoznawcze. Niewielkie grupy bombowców wystartowały pod osłoną ciemności, aby zaatakować nieprzyjacielskie lotnisko o Brzasku. Główna fala miała uderzyć godzinę później. Aby osłonić skrzydła już o drugiej w nocy, Heinkel 111 postawiły miny na Bałtyku i na Morzu Czarnym. Jeszcze przed rozpoczęciem przygotowania artyleryjskiego niewielkie grupy bombowców przekroczyły granicę, lecąc na dużej wysokości, aby uniknąć wykrycia. Heinkel H-111, Junkersy Ju-88 i Dorniery Do-17 zasypały radzieckie lotniska gradem 2-kilogramowych bomb odłamkowych, niszcząc zaparkowane na ziemi samoloty. Druga fala bombowców nie napotkała poważnego oporu. Nurkujące sztukasy niszczyły cele taktyczne, podczas gdy średnie bombowce pod osłoną myśliwców zaatakowały m.in. Białystok i Grodno. Do operacji Barbarossa Luftwaffe rzuciła dwusilnikowe bombowce. Heinkel 111 miał prędkość 415 km na godzinę, a udźwig 1300 kg bomb. Ju-88 osiągał 460 km na godinę i przenosił 2,5 tony bomb. Do-17 miał prędkość 430 km na godzinę, a udźwig 900 kg. Wszystkie trzy typy były wolniejsze od nowoczesnych radzieckich myśliwców, których jednak w czerwcu 1941 roku nie było wiele. Wykrwawione czystkami radzieckie siły powietrzne spisały się słabo podczas wojny zimowej z Finlandią na przełomie lat 1939-40. W czerwcu 1941 roku miały jeszcze dużo przestarzałych samolotów. Dwupłatowe myśliwce I-15 oraz I-153, a także jednopłatowe I-16 ustępowały Messerschmittom Bf-109 pod względem prędkości, ale górowały nad nimi zwrotnością. Na froncie zachodnim Rosjanie mieli 5700 samolotów plus 1445 maszyn lotnictwa morskiego. Mimo masakry na lotniskach, po południu 22 czerwca radzieckie myśliwce i bombowce pojawiły się na niebie. Porucznik Franz Schiss, pilot Messerschmitta, zauważył, że zwinny I-16 potrafi wykonać zawrót o 180 stopni, uciekając spod luf niemieckiego myśliwca. W czasie jednej z walk manewrowych pilot I-16 po wyczerpaniu amunicji staranował Messerschmitta 110. Po ataku taranem radzieccy lotnicy starali się wyskoczyć ze spadochronem albo awaryjnie lądować uszkodzoną maszyną. Rosyjskie dwusilnikowe bombowce atakowały niemieckie lotniska aż do zmroku, ponosząc ciężkie straty od ognia myśliwców i artylerii przeciwlotniczej. Najwidoczniej poranne uderzenie Luftwaffe nie było tak skuteczne, jak się wydawało.
Oprócz przestarzałych dwupłatów i jednopłatowych I-16, lotnictwo radzieckie używało trzech typów nowoczesnych maszyn. MiG-3 osiągał prędkość 640 km na godzinę. Był myśliwcem wysokościowym, bliskiego zasięgu uzbrojonym w trzy karabiny maszynowe. Na małej wysokości kiepsko sobie radził. LAG-3 osiągał prędkość 560 km na godzinę, ale miał skłonność do wchodzenia w korkociąg przy ciasnych zwrotach. Poza tym często rozbijał się przy starcie, więc wkrótce go wycofano. Jak jeden miał prędkość maksymalną 580 km na godzinę. Oprócz broni lufowej uzbrajano go w 8 rakiet. Był to najlepszy radziecki myśliwiec roku 1941. Połowa samolotów myśliwskich ZSRR używanych podczas wojny to wersje rozwojowe AK-1. Podstawowym średnim bombowcem był dwusilnikowy DB-3 o udźwigu 2,5 tony. Rosjanie przyznają się do utraty 1811 samolotów 22 czerwca. Z tego 1489 na lotniskach. Luftwaffe straciła tylko 35 maszyn. Niemcy zaskoczyli przeciwnika. Dowódca 23. Dywizji Myśliwskiej pułkownik Waniuszkin stwierdził, że wielu jego podwładnych było na przepustce. Lotniska rozmieszczono za blisko granicy. Niemcy świetnie je znali. Trwał proces wymiany sprzętu. Z typowo rosyjską beztroską stare i nowe maszyny ustawiono w rzędach, nie przejmując się maskowaniem. Już o 1:30 w nocy z Moskwy wysłano ostrzeżenie o nieuchronnej napaści i rozkaz. Do świtu 22 czerwca wszystkie samoloty mają być rozśrodkowane na lotniskach i zamaskowane. Wprowadza się najwyższy stopień gotowości dla wszystkich jednostek. Rozkaz nie dotarł do zainteresowanych. Niemieckie kolumny runęły w głąb ZSRR. Do 19 lipca Luftwaffe zgłosiła zniszczenie 4019 rosyjskich samolotów za cenę utraty 150 maszyn. Byłem pilotem Junkersa Ju-52. Wykonywaliśmy zadania transportowe na żądanie wojsk. W powietrzu prawie nic nam nie zagrażało. W nocy nękały nas maszyny do szycia. Małe rosyjskie dwupłatowce, które zrzucały lekkie bomby w pobliżu linii frontu. Za dnia nie mieliśmy przeciwników. Lataliśmy bardzo nisko. Ju-52 nie był samolotem bojowym. Nie miał opancerzonych zbiorników paliwa. Na rurach wydechowych nie było tłumików płomieni do lotów nocnych. W ciemnościach świeciliśmy jak pochodnie, ale w nocy ryzyko spotkania rosyjskich myśliwców było znikome. Oddziały grupy pancernej generała Heinza Guderiana przez tydzień oblegały twierdzę brzeską. Nurkowce typu Sztuka nie mogły sobie poradzić z jej umocnieniami. 28 czerwca zaatakowało 7 Ju-88 uzbrojonych w bomby o wagomierze 1,5 tony. Następnego dnia garnizon skapitulował. Wojska Grupy Armii Środek obeszły Mińsk, aby zamknąć kleszcze okrążenia na wschód od miasta. 30 czerwca radzieckie bombowce zaatakowały czołgi nieprzyjaciela. Setka Messerschmittów 109 strąciła 114 atakujących maszyn.
7 lipca wojska okrążone pod Mińskiem skapitulowały. 9 dni później zdobyto Smoleńsk. Do Moskwy zostało już tylko około 300 kilometrów. Dowódcy wojsk lądowych żądali, aby lotnictwo skupiło się na zadaniach bezpośredniego wsparcia. Sprzeciwiali się nalotom na Moskwę. Jednak 19 lipca Hitler zarządził odwet za rosyjskie bombardowania Bukaresztu i Helsinek. W nocy z 21 na 22 lipca 127 He-111 i Ju-88 wystartowało z różnych lotnisk, kierując się nad stolicę ZSRR. W odległości 30 km od celu napotkały reflektory przeciwlotnicze. Otwarły ogień niezliczone pułki ciężkiej i lekkiej artylerii przeciwlotniczej. Moskwy broniło 796 dział i 600 myśliwców, w tym wiele brytyjskich Hurricane'ów i amerykańskich P-40. Na miasto zrzucono 104 tony bomb burzących i 46 tysięcy bomb zapalających, ale przy zbyt małym skupieniu nie spowodowały one większych strat. Następnej nocy atakowało 115 bombowców, a kolejnej nocy setka maszyn. Potem intensywność nalotów zmalała. Do końca 1941 roku przeprowadzono 76 rajdów na Moskwę, z tego 59 siłami 10 lub mniejszej liczby bombowców. Ofensywa bombowa przeciw rosyjskiej stolicy wygasała. Rosjanie utrzymywali, że ich obrona przeciwlotnicza przepędziła Luftwaffe z nad Moskwy. Podjęli wielkie przedsięwzięcie maskujące. Namalowali ściany domów na murach Kremla i dachy na jezdniach głównych ulic. Rozwinęli wokół stolicy potężne ugrupowanie reflektorów. Piloci Luftwaffe meldowali, że oślepia ich 300 snopów światła. W czasie największych nalotów Rosjanie podrywali w powietrze po 600 myśliwców przeciwko 150-200 samolotom niemieckim. Podczas trzech pierwszych nalotów zgłosili 22 zestrzelenia. Anti-aircraft guns and fighters accounted for 22 of the attacking bombers. Oficerowie Luftwaffe byli zaskoczeni ciągłą aktywnością radzieckich sił powietrznych. 11 grudnia Hitler oświadczył, że do tej pory zniszczono lub zdobyto 17 322 nieprzyjacielskie samoloty. Niemcy nie wiedzieli, że w drugim półroczu 1941 roku Rosjanie wyprodukowali czterokrotnie więcej maszyn niż w pierwszym. Wzrosła produkcja nowoczesnych myśliwców. Łagów 3 z 322 do 2141. Jaków 1 z 335 do 1019. Zbudowano też 1867 bombowców. Tempo ich produkcji potroiło się. Łącznie w 1941 roku Rosjanie wyprodukowali 15 735 samolotów. Tymczasem jednostki Grupy Armii Północ dotarły na przedpola Leningradu. ...22 września dowódca myśliwców major Trautlow udał się na stanowisko dowodzenia wojsk lądowych, aby z bliska przyjrzeć się miastu. Wspominał później, że powietrze pulsowało metalem, kiedy eskadry sztukasów nurkowały na cele, a niemieckie myśliwce toczyły walki z radzieckimi samolotami. Luftflotte 1 otrzymała rozkaz zniszczenia radzieckiej floty bałtyckiej bazującej w Kronstadzie. Rosyjskie pancerniki, krążowniki, niszczyciele i okręty podwodne zagrażały dostawom rudy ze szwedzkich portów, a także szlakom żeglugowym do Finlandii. ...23 września o 8.45 silna formacja sztukasów zaatakowała bazę bronioną przez 600 dział przeciwlotniczych.
zatopiono okręt liniowy Marat. Uszkodzono jego siostrzaną jednostkę Aktia Breskaja Rewolucja. Ju-87 uderzyły ponownie po południu. Od 25 do 28 września niektóre niemieckie bombowce odbywały po 3 wyloty dziennie. Jedna z zestrzelonych maszyn rozbiła się na pokładzie krążownika Kirow. Uszkodzono wiele rosyjskich okrętów. Jednak powolne sztukasy były łatwym celem dla dział przeciwlotniczych i dla myśliwców. Bombowiec nurkujący Ju-87 Stuka przeszedł chrzest bojowy w czasie hiszpańskiej wojny domowej. Walczył nad Polską i nad Francją. Ten dwumiejscowy samolot osiągał prędkość 370 km na godzinę. Przenosił 700 kg bomb. Nurkowanie rozpoczynał na wysokości 3,5 km. Bomby zwalniał 1200 metrów nad ziemią. Hamulce używane w locie nurkowym wytwarzały odgłos wycia, które przerażało obrońców. Były to jednak samoloty stosunkowo powolne, więc nad Anglią i nad Leningradem poniosły ciężkie straty od ognia artylerii przeciwlotniczej i myśliwców. W późnej fazie działań na froncie wschodnim służył jako niszczyciele czołgów. Do obrony Leningradu skierowano 700 myśliwców sił powietrznych i marynarki. Flota bałtycka uniknęła zagłady. Luftwaffe nie mogła zadać decydującego ciosu, ponieważ gros sił pierwszej floty powietrznej przerzucono na południe, aby wesprzeć natarcie na Moskwę. Od 10 października do 25 grudnia 1941 roku samoloty transportowe Litwa przewiozły 6 tysięcy ton zaopatrzenia dla Leningradu. Litwa używane w moście powietrznym do Leningradu to wersja amerykańskiego samolotu Douglas DC-3, produkowana na licencję od 1937 roku. Wariant używany podczas wojny przypominał C-47 Dakotę, ale miał grzbietową wieżyczkę strzelecką. Tymczasem na południu bitwa o Kijów osiągnęła fazę kulminacyjną. Aby zdobyć rolnicze tereny Ukrainy i otworzyć drogę do Zagłębia Donieckiego, Hitler skierował tu korpus pancerny Guderiana z grupy armii Środek. Było to ryzykowne posunięcie, więc Kijów trzeba było zdobyć szybko. 16 września kleszcze okrążenia zamknęły się na wschód od miasta, które 3 dni później wpadło w ręce Niemców. Resztki wojsk radzieckich na Ukrainie poddały się. Luftwaffe wspierała wojska walczące o Kijów i powstrzymywała ruch rosyjskich posiłków, realizując zadania lotniczej izolacji pola walki. Przez miesiąc Niemcy niszczyli szlaki kolejowe ze wschodu i z północnego wschodu. Bombardowano dworce, mosty i stacje rozrządowe. Udaremniono próby odblokowania okrążonych wojsk. Po Kijowie przyszła kolej na Charków. Mimo wsparcia sił powietrznych i lotnictwa floty czarnomorskiej, Rosjanom nie udało się obronić Odessy ani Krymu. W listopadzie, po powrocie czołgów Guderiana z Ukrainy, grupa armii Środek szykowała się do ostatecznego natarcia na Moskwę. Rozpoznanie lotnicze wykryło podejście radzieckich posiłków z rejonu Jarosławia i Gorkiego. Luftwaffe nie dysponowało odpowiednimi siłami bombowców dalekiego zasięgu, aby zapobiec przemieszczeniu się tych sił. 5 grudnia Rosjanie rozpoczęli kontrofensywę z zamiarem okrążenia wojsk niemieckich na przedpolach Moskwy. Mróz i śnieg paraliżują działanie Luftwaffe. Niemieckie lotnictwo jest właściwie uziemione i nie potrafi udzielić pomocy wojskom lądowym. Pod Moskwą Luftwaffe mogła użyć dwusilnikowych bombowców HE-111 i Ju-88. Przenosiły one od 1,5 do 2,5 tony bomb. Miały zasięg od 1500 do 2500 km. Najbliższe czynne lotniska znajdowały się 600 km na zachód od Moskwy. Rejony koncentracji wojsk rosyjskich leżały poza zasięgiem niemieckiego lotnictwa.
Bombowce były o 160 km na godzinę wolniejsze od myśliwców Jak-1. Nie mogły skutecznie interweniować pod Moskwą. To był początek katastrofy. 9 stycznia 1942 roku cztery radzieckie armie zaatakowały słabo obsadzony odcinek frontu na styku grup armii Północ i Środek. Podobne przełamania zdarzyły się jeszcze w kilku rejonach. W kilku wielkich kotłach okrążono tysiące niemieckich żołnierzy. W drugim tygodniu lutego cały 10 Korpus i część 11 Korpusu, łącznie 6 dywizji, znalazły się w okrążeniu pod Demiańskiem na południe od jeziora Ilmen. Mógł ich ocalić tylko most powietrzny. Pogoda nie sprzyjała działaniom lotnictwa. Panował 40-stopniowy mróz. Przy takiej pogodzie pilot panicznie boi się oblodzenia. W ciągu niespełna minuty samolot może pokryć się warstwą lodu o masie nawet jednej tony. Oczywiście traci wtedy zdolność do lotu. Trzeba szybko zniżać. Na mniejszej wysokości może nie być oblodzenia. Podczas lotów w nocy i przy złej pogodzie groźba oblodzenia stwarza poważne obciążenie dla psychiki pilota. Tylko co trzeci z 220 bazujących w Pskowie transportowych Junkersów Ju-52 był zdolny do lotu. Aby dostarczyć minimum zaopatrzenia dla kotła pod Demiańskiem, 300 ton, potrzeba było 150 maszyn, a także dodatkowego personelu i sprzętu do eksploatacji w warunkach zimowych. Szybko spełniono te warunki. 20 lutego 40 Ju-52 wylądowało pod Demiańskiem na tymczasowym pasie zubitego śniegu. Trzy silnikowy Junkers Ju-52 wykonywał wiele zadań. Przewoził ładunki i żołnierzy, desantował spadochroniarzy. Służył w moście powietrznym do Stalingradu. Osiągał tylko 290 km na godzinę, więc był narażony na ataki myśliwców. Na początku marca przygotowano drugie lądowisko polowe. Odległość z Pskowa do Demiańska wynosi około 240 km, z tego 160 km nad terenem kontrolowanym przez nieprzyjaciela. Początkowo Ju-52 latały pojedynczo na małej wysokości. Padały przy tym łupem rosyjskich myśliwców. Dlatego przyjęto taktykę lotów w zwartych formacjach na wysokości prawie 5 km pod osłoną myśliwców BF-109. Od 20 lutego do 18 maja 1942 roku, kiedy to wojska w kotle zostały odblokowane, przerzucano dziennie średnio 276 ton zaopatrzenia. Za cenę utraty 265 samolotów dostarczono m.in. 2000 ton paliwa i 15 446 żołnierzy wzmocnienia. Ewakuowano 22 093 rannych. Latem 1942 roku Niemcy rozpoczęli ofensywę na Ukrainie. Hitler uznał, że Grupa Armii Południe radzi sobie na tym kierunku doskonale, więc skierował 4. Armię Pancerną na północny Kaukaz w stronę tamtejszych pól naftowych. 6. Armia Ogólnowojskowa miała zdobyć miasto Stalingrad nad Wołgą. Do 19 listopada Niemcy opanowali 85% powierzchni miasta. Tego dnia pojawiły się pierwsze oznaki zimy i rozpoczęła się radziecka kontrofensywa. Rosjanie uderzyli na skrzydła 6. Armii, grożąc jej odcięciem. Sztukasy i He-111 usiłowały zatrzymać przeciwnika, ale pogoda utrudniała działania lotnictwa. Wiele maszyn padło ofiarą obrony przeciwlotniczej. Dwa dni później generał von Paulus, dowódca 6. Armii, oświadczył w rozmowie telefonicznej z generałem Fibigiem, dowódcą 8. Korpusu Lotniczego, że nie zamierza się wycofywać. Paulus liczył na to, że Luftwaffe dostarczy zaopatrzenie drogą powietrzną. Fibig ostrzegł go, że to nie będzie łatwe. Damit war
klar. Pod koniec 1942 roku rozpoczął się chaotyczny odwrót. Nie udało się zdobyć Moskwy. Wtedy zrozumieliśmy, że czasy Blitzkriegu skończyły się. Wiedzieliśmy to z własnego doświadczenia. Widzieliśmy, jak wyglądają frontowe jednostki w miejscach, gdzie lądowaliśmy. Bardzo nieliczne wojska obsadzały wielokilometrowe odcinki frontu. Niektóre oddziały były odcięte. Trzeba było dostarczać im zaopatrzenie drogą powietrzną albo ewakuować żołnierzy. 22 listopada Fibik poinformował dowództwo 6 Armii, że baza Sztukasów w Kałaczu nad Donem została zdobyta przez nieprzyjaciela. Co gorsza, w Kałaczu zamknął się pierścień okrążenia wokół 250 tysięcy niemieckich żołnierzy. Fibik ostrzegał szefa sztabu 6 Armii generała Schmidta, że most powietrzny jest zawodnym rozwiązaniem, bo nie sposób przewidzieć wpływu pogody i przeciwdziałania nieprzyjaciela. Hitler rozkazał 6 Armii trwać na zajmowanych pozycjach. Kwatera główna Wehrmachtu miała wątpliwości, czy to słuszna decyzja. Generał Zeitzler był zdania, że armia powinna się przewijać. Obliczył, że wojska potrzebują 700 ton zaopatrzenia dziennie. Nawet przy założeniu, że wszystkie konie w kotle zostaną przeznaczone na rzeź, potrzeba było 500 ton. Zeitzler nie wierzył, że Luftwaffe temu podoła. Jednak dowódca lotnictwa Hermann Göring pospieszył z zapewnieniami. Mein Führer, oświadczam, że Luftwaffe zaopatrzy 6. Armię drogą powietrzną. Nad Stalingradem zawisła mgła. Temperatura spadła do minus 20 stopni. 24 listopada jednostki stacjonujące na lotniskach w Tacyńskiej i w Morozowsku otrzymały rozkaz dostarczenia do Stalingradu 300 ton zaopatrzenia dziennie. Trzy dni później 6. Armia zażądała dodatkowych dostaw mąki, chleba i innych artykułów żywnościowych. Pogoda nie sprzyjała lotom. 25 i 26 listopada tylko co trzeci U-52 Stacyński był sprawny. Dlatego w tych dniach przerzucono tylko 65 ton paliwa i amunicji. 27 listopada dostarczono jeszcze mniej. Tego dnia Fibik zapisał w swoim dzienniku: pogoda straszna, zamieć goni zamieć, rozpaczliwa sytuacja. Stało się jasne, że Junkersy U-52 nie zdołają dostarczyć niezbędnej ilości zaopatrzenia. Most powietrzny zasilono więc Heinklami H-111 z Morozowska i z Millerowa. Obroną baz miały się zająć Messerschmitty i Sztukasy. Messerschmitt BF-109F uzbrojony był w dwa karabiny maszynowe kalibru 7,9 mm i w jeden 13 mm. Prędkość maksymalna wynosiła 630 km na godzinę, a pułap 12 tysięcy metrów. W roku 1942 ta wersja zastępowała starsze BF-109E, które osiągały prędkość 570 km na godzinę i pułap 10,5 km. Jednak na froncie wschodnim obie wersje służyły do końca wojny. 30 listopada Heinkle Junkersy po raz pierwszy dostarczyły do Stalingradu 100 ton zaopatrzenia. Ale i tak była to zaledwie 1/5 minimalnej ilości. W kotle działa tylko jedno lotnisko, Pitomnik. Samoloty naprowadzane są przy użyciu radiolatarni, a potem kierują się na czerwony krzyż i na zielone światła pasa. Po osiągnięciu poziomu 100 ton 30 listopada dzienne dostawy znowu się zmniejszają. Mróz i śnieg paraliżują pracę mostu powietrznego. Brakuje urządzeń do podgrzewania silników przed startem. Maleje liczba sprawnych samolotów. Mechanicy muszą pracować na mrozie. Brakuje materiału do budowy hangarów i baraków.
Grupa Arminia Hot podjęła próbę odblokowania kotła. Szósta Armia otrzymała zwiększone dostawy, aby mogła wesprzeć tę operację. W dniach od 19 do 21 grudnia maszyny wykonały 450 lotów, dowożąc 700 ton zaopatrzenia. 22 grudnia loty zawieszono z powodu mgły, która utrzymywała się jeszcze przez dwa dni. Próba przebicia się do Stalingradu nie powiodła się. Tymczasem nad Donem Rosjanie przeszli do natarcia. Zagrozili lotniskom w Tacyńskiej i w Morozowsku. Czołgi przełamały obronę na północ od Tacyńskiej. Na lotnisku znajdowało się wtedy 180 Ju-52 gotowych do startu. Göring zabronił jednak ewakuacji maszyn. 24 grudnia o 5.20 rano na lotnisko spadły pierwsze pociski, niszcząc dwa samoloty. Mgła ograniczała widoczność do 50 metrów. O 5:30 Fibik na własną odpowiedzialność wydał rozkaz startu. Wiele samolotów było załadowanych amunicją i paliwem dla Stalingradu. Po przyjęciu dodatkowych pasażerów z trudem odrywały się od ziemi. Z powodu słabej widoczności dwa Ju-52 zderzyły się na ziemi. Wiele innych zostało uszkodzonych. O 6.15 Fibik wystartował ostatnią maszyną. Rosyjskie czołgi przełamały już linię obrony lotniska. Z Tacyńskiej uciekły 108 Ju-52 i 16 Ju-86. Utracono 60 maszyn, składy części zamiennych i sprzęt do obsługi naziemnej. Koniec lotniska mógłby być szczęśliwszy dla Niemców, gdyby nie zakaz ewakuacji wydany przez Göringa. Lotnisko w Morozowsku, położone 40 km na wschód, nie było jeszcze atakowane. Kiedy pogoda się pogorszyła, dowódca bazy odesłał Stukas i Heinkle w bezpieczniejsze miejsce, aby nie zostały zablokowane na ziemi. 24 grudnia warunki poprawiły się, więc Stukasy powróciły, aby zaatakować nacierających Rosjan. W pierwszy dzień świąt dołączyły do nich Messerschmitty i Heinkle. Pogoda nadal nie sprzyjała lotom. 3 stycznia 1943 roku ewakuowano lotnisko w Morozowsku. Ju-52 operowały teraz z lotniska w Salsku, a He-111 z Nowoczerkaska, położonego około 100 km na zachód. W okresie świąt wojska w Stalingradzie nie dostały żadnego zaopatrzenia. 31 grudnia, 1 stycznia i 4 stycznia dostarczono po 200 ton. Pozostałe dni mgła uniemożliwiła loty. Loty z baz położonych dalej na zachód trwały znacznie dłużej. Na linii namiaru radiolatarni kierunkowej Pitomnika Rosjanie rozmieścili baterie przeciwlotnicze. Samoloty musiały wykonywać szaleńcze uniki, zużywając przy tym dużo paliwa. Wobec zagrożenia ze strony myśliwców Ju-52 musiały latać w dużych formacjach pod osłoną Bf-109. Ekipy rozładunkowe w Pitomniku najpierw oczekiwały bezczynnie, a potem musiały w krótkim czasie rozładować 40 maszyn. Podczas nocnych lotów do Stalingradu nigdy nie trzymaliśmy się wiązki radiolatarni biegnącej z Zaporoża do centrum Stalingradu. Lataliśmy 50 km na północ lub na południe od niej, aby tylko nie stracić orientacji. Kiedy nie byliśmy pewni pozycji, zawracaliśmy pod kątem 30 stopni w stronę wiązki, a potem kontynuowaliśmy lot po jej przeciwnej stronie. Niedoświadczeni piloci latali w nocy prosto po wiązce i wpadali na stanowiska artylerii przeciwlotniczej. Rosjanie odkryli bowiem istnienie tej pomocy nawigacyjnej. Ju-52
Już 11 grudnia Fibik poprosił o przygotowanie drugiego lotniska w kotle stalingradzkim w Gumraku. Pierwszeństwo przyznano wzmocnieniu obrony Pitomnika, więc prace przeciągnęły się ponad miesiąc. 9 stycznia 7 samolotów Focke-Wulf Condor przywiozło do Pitomnika 36 ton paliwa, amunicji i żywności. W drodze powrotnej zabrały 156 rannych. 18 kondorów wycofanych z bitwy o Atlantyk przeniesiono na lotnisko Stalino, położone w odległości 500 km od Pitomnika. Część maszyn została uziemiona z przyczyn technicznych. 10 stycznia utracono 5 kondorów. 16 stycznia padł Pitomnik. 6 Sztukasów i 6 BF-109 zdążyło wystartować z lotniska zajmowanego już przez Rosjan. Grupa myśliwców ochotników broniła Pitomnika od grudnia 1942 roku, odpędzając znad kotła radzieckie samoloty myśliwskie MiG-3 i UAK-3 oraz szturmowce IU-2. Zwykle tylko 2 albo 3 Messerschmitty z tej eskadry były gotowe do lotu. Podczas przebazowania do Gumraku 5 myśliwców rozbiło się na nieukończonym pasie. Lotnisko w Pitomniku było początkowo przeznaczone dla myśliwców. Jednak potem wydłużono pas, aby mogło przyjmować samoloty transportowe. Podczas bitwy broniły go liczne baterie przeciwlotnicze. Radzieckie myśliwce nie mogły nad nim swobodnie polować. Po upadku tego lotniska Niemcom został tylko kiepski pas w Gumraku, który nie miał obrony przeciwlotniczej. Samoloty nieprzyjaciela latały nad nim dowoli. Wylądowało tam niewiele maszyn Luftwaffe. Załogi odmawiały lądowania w tym miejscu. Tego samego dnia, 16 stycznia, zostało zaatakowane także lotnisko w Salsku. Ju-52 musiały się przenieść na tymczasowy pas do Swierewa. Stalingrad leży teraz na granicy ich zasięgu. 24 godziny później rosyjskie bombowce odnalazłszy Junkersy na nowym lotnisku, zniszczyły 12 z nich, a 40 uszkodziły. W nocy z 18 na 19 stycznia jeden z kondorów wylądował w Gumraku. Następnego dnia jego wyczyn powtórzył HE-111 pilotowany przez majora Erisha Tilla. Jednak większość pilotów z mostu powietrznego nawet nie próbowała tam lądować. Zrzucali zasobniki w locie albo po prostu zawracali. Przelatywaliśmy nad lotniskiem z otwartą ładownią. Członkowie załogi wytaczali zbiorniki z paliwem przez drzwi ładunkowe. Doświadczenie nauczyło nas, na jakiej wysokości trzeba latać, w zależności od cech nawierzchni. Przy twardej nawierzchni nie wolno było schodzić zbyt nisko, bo zbiorniki odbijały się od ziemi i mogłyby uszkodzić ogon samolotu. Kiedy indziej, mogliśmy latać bardzo nisko. Nie była to oszczędna metoda, bo wiele zbiorników przy tym pękało. Używaliśmy beczek o pojemności 250 litrów. Major Till zanotował: nie trudno wypatrzeć lotnisko z wysokości 1200-1500 metrów. Droga startowa zasłana jest wrakami. Widać też leje po bombach i pociskach. Krzyż oznaczający lądowisko jest przysypany śniegiem. Kiedy tylko mój samolot się zatrzymał, 10 nieprzyjacielskich myśliwców ostrzelało lotnisko. Tylko 80 metrów pasa było wolne od wraków. Radzieckie maszyny krążyły nad lotniskiem, gotowe atakować samoloty podchodzące do lądowania, kiedy tylko zapalało się 7 reflektorów oświetlających pas. Luftwaffe nie dawała za wygraną. Nocą z 21 na 22 stycznia w Gumraku wylądowało 21 HE-111 i 4 Ju-52. Następnego dnia lotnisko upadło. Uczestniczyłem w locie 22 stycznia.
Początkowo lecieliśmy na oślep. Potem pogoda się poprawiła. Ostrzelała mnie artyleria przeciwlotnicza, ale nie miałem uszkodzeń. Kiedy okno w chmurach się powiększyło, odnalazłem pas. Obliczywszy zużycie paliwa, postanowiłem zabrać 17 rannych. Początkowo zamierzałem wracać tuż nad ziemią, ale zobaczyłem ławę chmur i ukryłem się w nich przed atakiem rosyjskiego myśliwca. Pobawiliśmy się w kotka i myszkę. Najpierw ja byłem w chmurze, a on krążył nad nią, potem on przeszukiwał chmurę, a ja ukryłem się poniżej jej podstawy. W końcu zrezygnował. Pewnie zabrakło mu paliwa. Mieliśmy sporo szczęścia, wychodząc cało z tej walki. Musiałem ostro przechylać maszynę i gwałtownie przyspieszać. Do dziś nie wiem, jak udało się przeżyć te manewry ciężko rannym. Nie byli przypięci pasami. 2 lutego sztab 11 Korpusu nadał ostatni meldunek. Spełniliśmy swój obowiązek, walcząc do końca. Tego dnia dwie formacje przeleciały nad miastem z zasobnikami, ale nie odnalazły już ognisk oporu. To był punkt zwrotny. W pierwszych miesiącach 1943 roku Rosjanie kontynuowali działania ofensywne. Wiosną uwagę obu stron przykuło ukształtowanie środkowego odcinka linii frontu. W rejonie Orła pozycje Niemców wrzynały się występem w rosyjskie linie. Na wysokości Kurska przednia rubież obrony Rosjan tworzyła łuk otoczony z trzech stron przez siły niemieckie. Operacja Citadele, której celem była likwidacja wojsk rosyjskich na łuku kurskim, rozpoczęła się 5 lipca o godzinie w 3:30 rano. 4. Flocie Powietrznej powierzono zadanie bliskiego wsparcia. 1000 myśliwców, bombowców, samolotów szturmowych i niszczycieli czołgów osłaniało natarcie 4. Armii Pancernej w rejonie Białgorodu. Koncentracja rosyjskich wojsk pod Orłem zagrażała niemieckiej flance. Luftwaffe miała powstrzymać ewentualny atak. Do akcji rzucono tam 1700 maszyn, w tym wiele ściągniętych z sił obrony powietrznej Rzeszy. Początkowo operacja Citadele rozwijała się pomyślnie. Sztukasy wykonywały po 6 lotów dziennie, torując drogę czołgom zgodnie z zasadami Blitzkriegu. Niemiecka ofensywa była jednak skazana na porażkę. 11 lipca Rosjanie wyprowadzili potężne przeciwuderzenie pod Orłem. Teraz Niemcy musieli bronić się na tym odcinku zamiast atakować pod Kurskiem. Dziewiętnastego lipca dwie niemieckie armie stanęły w obliczu groźby okrążenia. Mogły podzielić los 6. Armii rozbitej pod Stalingradem. Na odsiecz wojskom lądowym pospieszyły sztukasy, bombowce klasyczne, myśliwce i niszczyciele czołgów. Groźba okrążenia została zażegnana. Feldmarszałek Model podziękował Luftwaffe za ocalenie wojsk, ale Niemcy musieli oddać teren pod Kurskiem. Działania lotnictwa w dniach od 19 do 21 lipca zapobiegły powtórce ze Stalingradu. Operacja Citadele była już ostatnią próbą uchwycenia przez Niemców inicjatywy strategicznej na froncie wschodnim. Od tej pory Luftwaffe zapewniała już tylko wsparcie wojskom cofającym się pod naporem Rosjan. Po bitwie na łuku kurskim coraz większą rolę odgrywały jednostki niszczycieli czołgów. Oprócz wyspecjalizowanych samolotów Henschel HS-129, do tego celu służyły sztukasy uzbrojone w dwa działka 37-mm pod skrzydłami i Ju-88 uzbrojone w przeciwpancerne działo 75-mm. Do zwalczania czołgów
Używano także Focke-Wulfów FW-190, a nawet ciężkich Heinrich H-177. Podczas gdy siły Luftwaffe topniały, radzieckie jednostki lotnicze otrzymały 19 tysięcy brytyjskich i amerykańskich samolotów. W grudniu 1943 roku siły powietrzne ZSRR miały 8,5 tysiąca maszyn. W styczniu 1945 roku 15,5 tysiąca. Podczas II wojny światowej alianci dostarczyli Rosjanom znaczną liczbę samolotów. W rejonie Archangelska działały brytyjskie dywizjony Hurricane'ów osłaniające konwoje arktyczne. Po wycofaniu personelu samoloty przekazano Rosjanom. Wiele maszyn trafiło do Rosji północnym szlakiem konwojowym. Inne przerzucano lotem przez Persję na południe ZSRR albo przez Alaskę na Syberię. Radzieccy piloci odbierali te maszyny w Fairbanks i przeprowadzali je lotem do Rosji. Ogółem Amerykanie wysłali 14 800 samolotów, a Brytyjczycy 3 000. Według innych szacunków przekazano łącznie 19 000 maszyn. W czasie ofensywy na Ukrainie w sierpniu 1943 roku Rosjan wspierało 1400 samolotów. Tymczasem Luftwaffe rzuciła do akcji stare dwupłaty Henschel HS-123. Podczas natarcia na zachodniej Ukrainie Rosjanie mieli 2360 maszyn, a latem 1944 roku przy wyzwalaniu Białorusi już 6000. W kwietniu 1945 roku 2400 samolotów wspierało natarcie na Królewiec. W operacji berlińskiej uczestniczyło 7,5 tysiąca maszyn z czerwonymi gwiazdami. Luftwaffe nie ponosi odpowiedzialności za przegraną Niemiec na froncie wschodnim. Zaczynem klęski były już błędy zawarte w planie Barbarossa. Później Hitler podjął fatalną decyzję, zawracając część sił z kierunku moskiewskiego na Ukrainę. Poza tym, jak wszyscy wcześniej zdobywcy z zachodu, Niemcy nie docenili rosyjskiej zimy i determinacji Rosjan. Zlekceważyli także potencjał radzieckich sił powietrznych. Wydawało im się, że rosyjskie lotnictwo zostało zmiecione już pierwszym uderzeniem Barbarossy. W końcu jednak lotnictwo okazało się potężną bronią w arsenale Armii Czerwonej. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Adam Ryć, czytał Daniel Załuski.